Cześć! Jak co tydzień przyszedł czas na nowy filmik, więc zapraszam do oglądania. Dość długo zastanawiałam się, co by Wam w tym dzisiejszym filmiku pokazać, bo jak sami widzieliście na Facebooku, dostałam paczkę pełną książek, więc szykowałam dla Was book haul. Ale w międzyczasie przyszła też paczka od Biglossi z kosmetykami i miałam taki poniekąd dylemat, bo nie wiedziałam, co Wam pokazać pierwsze. Czy znowu powtórzyć się i kolejny tydzień z rzędu pokazać Wam book haul, czy prowadzić małe urozmaicenie i pokazać Wam najpierw pudełko od Biglossi, a dopiero w następnym tygodniu kolejne książki, żeby nie było nudno. I doszłam do wniosku, że pokażę Wam dzisiaj najnowsze pudełko od Biglossi pełne przefantastycznych produktów. Już Wam to mogę od razu powiedzieć, bo oczywiście zajrzałam i wiem, co już jest w środku. Natomiast z książkami się jeszcze chwilę wstrzymamy do przyszłego tygodnia. Nie chcę się z tygodnia na tydzień powtarzać takimi samymi filmikami, więc stwierdziłam, że wprowadzę pewne urozmaicenie. Ponadto czekam na jeszcze dwie książki, które będę odbierała w czwartek, więc dołączę je od razu do tego book haulu z zamówieniem z Empika, więc wydaje mi się, że to będą fajne i ciekawe książki, żeby Wam pokazać i pokrótce omówić. Więc po prostu ten book haul się przesunie na kolejny tydzień, tak? Więc jeżeli będziecie na niego czekać z niecierpliwością, to za tydzień w środę o 17. Natomiast przechodząc do sedna i już nie przedłużając, zobaczcie, co mamy w tym miesiącu w pudełku. Będzie mega zadowolona po używaniu tych kosmetyków, które znalazły się w środku, ale jestem dodatkowo bardzo zachwycona tą edycją pudełka, ponieważ mamy 6 produktów, z czego aż 5 jest pełnowymiarowych. Tak więc będzie tylko jedna próbka, o której Wam wspomnę, więc nie będę teraz się powtarzała, że za każdym razem jest to produkt pełnowymiarowy. Wspomnę Wam tylko w odpowiednim momencie o próbce. I zaczynamy. Pierwszym produktem już go wyciągam. Pierwszym produktem jest krem do ciała od Organic. Lekki krem do ciała Sea Essence polecany dla skóry wymagającej rewitalizacji i poprawy nawilżenia. Składniki aktywne pochodzenia morskiego, takie jak algi wakame i ekstrakt z morszczynu, przywrócą Twojej skórze odpowiednie nawilżenie i zdrowy wygląd. Krem szybko się wchłania, nie obciąża skóry, pozostawia odświeżający, energetyzujący zapach. Krem, jak sami wiecie, jest głęboko nawilżający i rewitalizujący. Tutaj posłużę się też poniekąd kartką, znaczy taką, wiecie, ulotką, która była od Organic załączona, bo cała seria kosmetyków polega tak naprawdę na 3 krokach. Krok pierwszy to jest peeling solny do ciała, który ma za zadanie wygładzać. Krok drugi to jest właśnie żel pod prysznic, który dogłębnie naszą skórę oczyszcza. No i ostatni, krok trzeci, to jest właśnie krem, który tą skórę rewitalizuje. I powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zadowolona z tego, że będę mogła przetestować jakby drugi w swoim życiu produkt od Organic, aczkolwiek żałuję, że to nie jest właśnie peeling do ciała czy żel pod prysznic, bo wszystkich różnorakich balsamów mam tyle, że nie jestem w stanie się po prostu z nich wypstrykać, a szkoda mi otwierać, wiecie, jakby kolejne, nowe, pełne opakowanie 200 ml w momencie, gdy mam ponapoczynanych bardzo wiele innych produktów. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Lecimy szybko do kolejnego produktu. Zanim kolejny produkt, bo zapomniałam wspomnieć, 200 ml takiego kremu do ciała kosztuje 69 zł, więc wydaje mi się, że to jest jedna z wyższych półek cenowych jak dla kremu w ogóle do ciała. I co za tym idzie, jest to najdroższy produkt w ogóle w tym miesiącu w pudełku. Produkt numer 2 to peeling do twarzy od firmy Vianek.
Przetestuj delikatny, ale skuteczny kremowy peeling z korundem przeznaczony do złuszczania martwego naskórka. Zawiera ekstrakt strzałwi o właściwościach oczyszczających i detoksykujących oraz olejek miętowy. Regularne stosowanie peelingu zmniejsza wydzielanie sebum, przyspiesza regenerację zmian skórnych i poprawia koloryt oraz kondycję skóry. Bardzo się cieszę na kolejny produkt od firmy Wianek. To tak jak w przypadku Organic, od firmy Wianek to jest mój drugi produkt, z jakiego kiedykolwiek będę korzystać. I powiem Wam, że tą mgiełkotonikiem do twarzy jestem po prostu rozwalona na łopatki. On jest przefantastyczny, działa i zachowuje się po prostu dla naszej skóry jak takie zbawienie. Więc liczę, że ten normalizujący peeling do twarzy też będzie bardzo dobrej jakości i będzie działał rewelacyjnie. Akurat będę miała takie porównanie między peelingiem do twarzy tej firmy, a peelingiem od Yves Rocher, którego obecnie używam, więc to jest bardzo fajna rzecz. Tego produktu mamy 75 ml i on nie jest drogi, więc wydaje mi się, że będzie wart przetestowania w każdym z Waszych domów, a kosztuje 18,99, więc wydaje mi się, że to nie jest raczej dużo i fajnie będzie coś takiego przetestować. Zawiera w sobie jakieś rzeczy, o których pierwszy raz słyszę, jak ten korund, czy co to w ogóle jest. Będę musiała sobie wygooglować, jak to w ogóle wygląda. Już się nie mogę doczekać najbliższego mycia twarzy właśnie tym produktem. Produkt numer 3. Edycja limitowana i kosmetyk, który uwielbiam ponad po prostu życie i coś, czego bez czego nie wyobrażam sobie mojego prysznica czy każdej kolejnej kąpieli, to słuchajcie, jest mus od Nivei. Pachnący mus powstał w oparciu o pielęgnujące ekstrakty z jedwabiu i wyjątkowe składniki zapachowe uzyskane z malin i rabarbaru. Pęcherzyki powietrza zawarte w pionkowej formule dostarczą Twojej skórze substancji pielęgnujących. Dzięki konsystencji lekkiego musu wystarcza na dwa razy dłużej niż tradycyjny żel pod prysznic. Mus ma 200 ml, kosztuje 13,99, ale wiecie, jak ja je po prostu ubóstwiam. W swojej kolekcji miałam już chyba wszystkie z dwóch czy z trzech wariantów zapachowych dostępnych i jestem zakochana w każdym, dosłownie w każdym i nie żal mi tych 14 zł na to, żeby je kupić, bo są mega wydajne. I po prostu dbają o moją skórę tak, że czuję się jak w bajce podczas brania prysznica. I jak tylko zobaczyłam, że w nowym pudełku Be Glossy jest limitowana edycja tego musu w jakimś nowym zapachu, tutaj jest malina i rabarbar, to stwierdziłam, że ja już jestem w tym zakochana, mimo tego, że jeszcze go nie wąchałam. I też mam zamiar go użyć właśnie w trakcie najbliższego prysznica. Nie mogę się doczekać, to będzie na pewno super opcja. Słuchajcie, ja czuję, że on będzie rewelacyjny. Ja nawet nie muszę testować, ja już wiem, że to będzie po prostu hit. I na pewno szybko polecę do sklepu, żeby sobie zakupić jeszcze kilka takich buterek, bo skoro to jest edycja limitowana, to jest szansa, że za jakiś czas zniknie i nie będę mogła go kupić. A to już może być dramat. Wydaje mi się, że już od dłuższego czasu w pudełkach od Be Glossy nie było żadnego kosmetyku, który dbałby o nasze stopy. Tak więc tutaj firma nadrabia straty i mamy regeneracyjną maskę do stóp od firmy SheFood. Innowacyjna maska na bazie masła shea i aktywnych wyciągów roślinnych wykorzystywanych od wieków w medycynie krajów azjatyckich. Składniki te w połączeniu z pantenolem, alantoiną i witaminą E stymulują odnowę komórek skóry, silnie ją wygładzają i sprzyjają trwałej poprawie jakości naskórka. Regenerują mikrouszkodzenia, eliminują suchość i szorstkość skóry. Tutaj mamy do wykorzystania jedną parę skarpet jednorazowego użytku, które, co jest śmieszne, mają 37 ml. Jak płyn, a to są skarpetki. Skarpetki w płynie, to tak, wiecie, tak a propos mililitrów, jak dla mnie to powinno być, informacja powinna być w gramach, ale nie czepiajmy się szczegółów. Taka para skarpetek kosztuje 14,90, więc wydaje mi się, że chyba dosyć sporo jak na parę skarpetek, aczkolwiek wiele masek w płachcie do twarzy też kosztuje w okolicach 15 zł, więc wydaje mi się, że chyba to jednak nie jest aż tak dużo, jakby mi się wydawało. I powiem Wam, co mnie w tym zachwyca. Jak wiele osób wie, ja mam bardzo
duży problem z pielęgnacją stóp. Po prostu to jest część ciała, z którą przychodzi mi ta pielęgnacja najtrudniej, jakoś nie wiem dlaczego. Po prostu jest mi z tym najgorzej. Jeżeli macie jakieś ciekawe sposoby, jak wyrobić w sobie nawyk pielęgnacji stóp, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Niestety żadne kremy do tej pory mnie nie przekonywały. Wszystko, co było gdzieś tutaj w tych pudełkach od Biglossi, albo nieciekawie pachniało, ale działało fantastycznie, albo nie działało za dobrze, ale pachniało w miarę przystępnie. I jakoś tak żadna z tych rzeczy nie do końca do mnie trafiała. Jedyna rzecz, która chyba tak naprawdę mnie przekonała, to była sól do kąpieli stóp, czy coś z solą i coś ze stopami, właśnie tej samej firmy, więc liczę, że to może być coś, co zmieni moje podejście do pielęgnacji stóp na nowo. I zobaczymy, jak to będzie działało. Skarpetki na nogi, intensywna odnowa i odżywianie skóry, to może być coś, co może mnie w końcu przekona. Oczywiście też przetestuję wszystkie Wasze sposoby, które wymienicie. Aczkolwiek wiecie, małymi kroczkami, w małych skarpetkach do przodu. I to jest właśnie ten moment, kiedy pokażę Wam właśnie próbkę jedyną w całym pudełku. I to jest żel do mycia twarzy od firmy Urycz. Żel stworzony na bazie delikatnych składników myjących. Skutecznie oczyszcza nawet najbardziej wrażliwą skórę, nie podrażniając jej. Woda termalna Urycz w połączeniu z gliceryną doskonale nawilży Twoją skórę i złagodzi podrażnienia. To jest chyba w ogóle pierwszy taki żel do mycia twarzy i ciała, bo o tym zapomniałam, to jest żel do mycia twarzy i ciała. Żałuję tylko, że jest go tak mało, bo tutaj mamy 8 ml. Już Wam mówię, ile ma oryginalny produkt. Oryginalny produkt to 400 ml, czyli dosyć sporo, ale też dosyć sporo kosztuje, bo aż 53 zł. Żałuję, że wiecie, w związku z tym, że jest to produkt do twarzy i ciała, to że jest go właśnie tak malutko, że to jest tylko to 8 ml, bo wiecie, ciężko to przetestować kilkakrotnie dla na przykład twarzy i części ciała, bo jest tego malutko. Jeżeli to by było na przykład do samej twarzy, no to wydaje mi się, że to 8 ml starczyłoby może spokojnie na 3 użycia, więc można by to już było ocenić, ale na przykład tymi 8 ml potraktować twarz i jeszcze jakiś kawałek ciała, żeby to jakoś, wiecie, tak sensownie porównać, no może być ciężko. Nauczyłam się już z poprzednich pudełek Biglossi, że produkty firmy Urycz są najczęściej w miniaturkach, są często bardzo drogie, ale świetnie działają. Więc poprzeczka jest tu postawiona naprawdę bardzo wysoko, bo podejrzewam, że w porównaniu, wiecie, z wcześniejszymi jakimiś kremami do twarzy czy do stóp, które były naprawdę dobre, że ten żel też sobie będzie świetnie radził, aczkolwiek zobaczymy, bo żelu jeszcze nie było, więc nie będę tutaj za dużo mówić. Na pewno z wielką chęcią go przetestuję, aczkolwiek prawdopodobnie tak jak w przypadkach poprzednich miniaturek, no nie kupię, bo jest to jednak dosyć spory wydatek. Przekonam się. I ostatni kosmetyk już na sam koniec to maska hialuronowa od firmy Exclusive Cosmetics. Stanowi znakomite uzupełnienie codziennej pielęgnacji skóry twarzy. Idealnie przylega, dostarcza skórze potrzebnych składników odżywczych i aktywuje regenerację. Zawiera ekstrakty z kiełków pszenicy i aloesu, które znane są z intensywnie regenerującego i nawilżającego działania. W opakowaniu mamy do dyspozycji jeden płat maski. Taki zestawik malutki kosztuje w sklepie 9,99, więc dramatu dużego nie ma. Maska ma za zadanie nawilżać i regenerować, przeciwdziałać starzeniu się skóry i jest łatwa i wygodna w aplikacji. Uwielbiam wszystkie maski w płachcie, bo właśnie są łatwe i wygodne w aplikacji. Aczkolwiek z firmą Exclusive Cosmetics mam pewien problem, bo kupując czy testując z właśnie wcześniejszych pudełek Biglossi, wszystkie te żelowo-hialuronowe płatki zawsze, ale to zawsze przy stosowaniu mi zjeżdżały. Czy bym leżała, czy bym chodziła, no one po prostu nie trzymały się zbyt dobrze twarzy. I troszkę się obawiam, że z tą maską może być podobnie, ale wiecie, maska jest większa, troszeczkę inaczej wygląda niż takie malutkie żelowe płatki, więc może maska będzie miała w sobie dużo więcej plusów, aczkolwiek i tak najważniejsze dla mnie chyba będzie działanie, a dopiero później jakby wygoda użytkowania.
bo w sumie dla mnie chyba najważniejsze jest to, żeby jednak działała i spełniała swoje takie, wiecie, podstawowe funkcje, bo w większości za to płacimy, niż po prostu nie zjeżdża z twarzy, chociaż to też komfort użytkowania jest jakby też wysoko oceniany, bo jeżeli mamy stosować tą maskę 30 minut i ona ma nam przez cały czas zjeżdżać, a my mamy leżeć bez ruchu, no to poniekąd też jest bardzo bez sensu. Ale zobaczymy, zapowiada się bardzo ciekawie i dam Wam znać. I to by było na tyle już w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że w sposób bardzo ekspresowy przeleciałam po tym pudełku, ale powiem Wam szczerze, że wzbudza ono mój zachwyt już po samym otwarciu. Zobaczymy, czy będzie nadal wzbudzało ten zachwyt po przetestowaniu tych wszystkich kosmetyków, ale trafiają one do mnie zupełnie w 100%. Nie mogę się doczekać, aż je zacznę testować, bo korciło mnie już od jakiegoś czasu, ale stwierdziłam, nie, najpierw muszę je pokazać Wam, bo później mogłabym nie być obiektywna. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Koniecznie zostawcie kciuka w górę i koniecznie subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco. Odsyłam Was również do mojego Facebooka i Instagrama, bo tam dużo więcej rzeczy dzieje się, tak wiecie, na bieżąco. Więc jeśli chcecie, to obserwujcie i lajkujcie. Wszystko pod Myra Kruszynka. Ja już się nie mogę doczekać kolejnego spotkania z Wami. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się ciepło, korzystajcie z tych ciepłych dni. Mam nadzieję, że majowa pogoda już nas nie opuści i słońce nam będzie towarzyszyło cały czas. Więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce. Pa!